Witajcie na kanale WytreHub. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z bardzo ciekawym gościem. Spotkaliśmy się w sklepokawiarni Pieszkot w Warszawie. Jest to osoba, którą może nie każdy z Was kojarzy tak na pierwszy rzut oka, ale podejrzewam, że większość moich widzów miała okazję i to pewnie nie raz czytać jej teksty. Dorota Schulz-Wojtasik, redaktorka naczelna magazynu 4 Łapy. Magazynu, dzień dobry, bardzo mi miło. Magazynu, który od blisko, nie wiem, 30 lat? 20 lat, tak. Towarzyszy nam w gabinetach, w lecznicach, w klinikach weterynaryjnych, w sklepach zoologicznych, w różnych punktach związanych ze zwierzętami. Doroto, zazwyczaj Ty przeprowadzasz wywiady, dzisiaj tak. Się role troszeczkę odwróciły. W związku z tym powiedz nam proszę, skąd w ogóle pomysł na taką działalność, na takie pismo, jakie były początki, jakbyś mogła troszeczkę o historii swojego dzieła nam tutaj opowiedzieć. Z przyjemnością i radością, bo to jest rzeczywiście, 4 Łapy to jest moje dziecko. Takie kochane dziecko jako projekt. Zaczęło się od tego, że przed wydaniem gazety byłam wolontariuszką w schronisku na Paluchu. Jeździłam tam w czasach, kiedy to schronisko zupełnie inaczej wyglądało. Psiaki były w dużo gorszych warunkach. Rzeczywiście to był taki trochę front. Śmieję się, że jak wracałam do domu i wychodziłam ze schroniska, to opiekunowie zwierząt pytali mnie, czy oblać mnie szlauchem, żeby, że tak powiem, całe błoto ze mnie ściągnąć, bo rzeczywiście byłam bardzo zaangażowana, zresztą nadal jestem, w kwestie związane z adopcją. I tak mi chodziło po głowie, żeby robić coś, zawodowo można powiedzieć, co będzie związane z naszymi zwierzętami towarzyszącymi. Jestem psiarą i bardzo kocham koty, czyli psom pomagam na co dzień i mam też w domu. I właśnie 20 lat temu powstała ta gazeta jako taki zupełnie spontaniczny projekt. Ja chodziłam z wydrukiem do firm, z wydrukiem i przede wszystkim z moją pasją i zaangażowaniem i przekonywałam do tego, że warto wejść po prostu z reklamą i tak to się zaczęło. Od początku pomysł był taki, żeby gazeta była dostępna bezpłatnie, czyli jest to dzisiaj dystrybuowana w placówkach weterynaryjnych. To jest ponad 1000 tych placówek, mamy swoją listę na stronie internetowej, także wszystko jest transparentne. I sklepy zoologiczne, to poprzez właśnie hurtownie. I też charakter merytoryczny tej gazety był od początku powiązany z treściami weterynaryjnymi. Czyli chciałam dać możliwość lekarzom weterynarii, żeby się wypowiadali na różne tematy, no przy założeniu, że firmy, czyli sponsorzy nam na to pozwolą, bo przy czasopiśmie bezpłatnym całość się utrzymuje właśnie z reklam sponsorskich. I dodatkowo w miarę możliwości starałam się poprzez pokazywanie w Czterech Łapach różnych akcji edukacyjnych, które robiłam i projektów, starałam się promować odpowiedzialną opiekę, ale przede wszystkim z tym ukierunkowaniem na zwierzęta najbardziej potrzebujące, że one są, że trzeba adoptować, że trzeba im pomagać. I te projekty, które mówiły właśnie o tym i promowały takie, że tak powiem, zachowania, no to na przykład pomnik szczęśliwego psa, który powstał w Warszawie na polu mokotowskim. A to właśnie z mojej twojej inicjatywy. Tak. Prawie codziennie przechodzę koło tego pomnika. Ja tam staram się jeździć. Tradycyjnie tam jeżdżę w rocznicę, w godzinę W tak zwaną. I też
no raz na kilka miesięcy, jak tylko czas pozwala, uwielbiam to miejsce, a najbardziej mnie wzrusza fakt, jak obserwuję, jak tam podchodzą dzieciaki z rodzicami, robią sobie zdjęcie tak. z tym psiakiem, jaką on ma już głowę wyślizganą przez to dotykanie, przytulanie, zawsze wydeptana ścieżka do tego psiaka. Pies szczęśliwy, pierwowzorem tego pomnika był pies terapeuta z Fundacji Przyjaciel, który pomagał dzieciakom, żeby się otworzyć, żeby nawiązać kontakt w ogóle ze światem. I dlatego to jest właśnie Golden Retriever Lokat. A takie przesłanie tego pomnika, że pies szczęśliwy tamten, że już jest szczęśliwy, bo i ma, miał opiekuna i pomagał, mówię miał, bo już nie żyje ten psiak, bo to już 18 lat temu było, to przesłanie było głównie takie, żeby wszystkie psy kiedyś w Polsce były szczęśliwe. A żeby były szczęśliwe, to musimy im pomagać i właśnie adoptować. A drugim pomnikiem, który powstał z mojego, że tak powiem, z mojej inicjatywy, żeby kot też uhonorować, to jest pomnik niezależnego kota Cyryla, który udało się postawić po drugiej stronie Wisły. Takie też były rekomendacje, że jak jedna strona Warszawy ma psa, to druga, żeby miała też swój pomnik. I ten powstał na Pradze Południe w Parku Balaton. W takim przepięknym parku, gdzie jest jeziorko, gdzie można popływać kajakiem, gdzie jest fantastyczna kawiarnia i też można miło spędzić czas i tak sobie wymyśliliśmy, że jak się dotknie nosa tego kota, to kogoś spotka szczęście. Okay, no. Myślę, tak. że trzeba będzie jakiś wymienny nos przygotować. Właśnie, właśnie, dokładnie. Jeśli chodzi o te projekty tak ważne też dla zwierzaków i dla pomagania bezdomniakom, to też powstał taki projekt z mojej inicjatywy Order Psiego Szczęścia, który udało mi się dwukrotnie w ciągu 2 lat realizować. Potem nastała pandemia, więc tak. zrobiła się przerwa, ponieważ to był projekt związany z galą, ze spotkaniem w teatrze i tam w 10 kategoriach przyznawaliśmy przepiękne medale. Pierwowzorem z kolei tego medalu była moja suczka Milusia, taka kundelka, która była ze mną przez 17 lat. I tam nagradzaliśmy ludzi w takich kategoriach jak właśnie na przykład lekarz weterynarii, czy przytulisko, opiekun zwierzęcia, wolontariusz, prawo. Takie po prostu kategorie, w których ludzie społecznie realizują się, żeby właśnie pomóc zwierzętom. No w tym roku udało mi się powrócić do projektu. To jest kalendarz Dobra Adopcja, który właśnie z 2-letnią przerwą pandemiczną znowu wydaliśmy. Tutaj pokazujemy ze swoimi zwierzętami opiekunów psów i kotów i zawsze jest to zwierzę przygarnięte. Z trudnych warunków, bezpośrednio z ulicy, z jakiegoś lasu, ze schroniska, przytuliska. Kilka spośród tych adopcji to są moje osobiste adopcje. Ja też jestem autorką większości zdjęć tego kalendarza. Domyślam się. Większości zdjęć dlatego, że jestem absolwentką ASP w Warszawie i psychologii. Byłam też na stypendium fotograficznym kiedyś w Paryżu, więc fotografia jest taką dziedziną, która kiedyś była mi bardzo bliska, której się uczyłam i tak trochę powraca w moim życiu właśnie przy okazji tego zajmowania się sprawami. To się przydaje przy prowadzeniu takiego periodyku, prawda? To się przydaje bardzo przy prowadzeniu tego czasopisma. I właśnie kalendarz Dobra Adopcja jest takim też co roku, mam nadzieję, że to będzie znowu zwieńczeniem moich działań adopcyjnych, gdyż od marca do dnia dzisiejszego pomogłam w przeprowadzeniu 46 adopcji z fundacji. Polega to na tym, że sama robię zdjęcia bezdomniakom, po prostu tam jeżdżę, nawiązuję kontakt z tymi zwierzętami, niektóre oswajam. Przerwę Cię, bo to nie zrozumiałam. Ty prowadzisz tą fundację, czy współpracujesz po prostu? Nie, pomagasz. Ja współpracuję z fundacją Niezły Pies.
która ma taką fantastyczną, właśnie małą skalę. Zwierzęta mieszkają w warunkach domowych, jest ich tam 20, 20 parę i po prostu no, prezeska, założycielka tej fundacji zderza się z bezdomnością wiejską, bo praktycznie większość psów, które w tej chwili są bezdomne, to nie pochodzą z miasta, tylko ze wsi. I to my, będąc w miastach, najczęściej właśnie je ratujemy, mamy w domach. Więc to jest taka no, działalność bohaterska. Naprawdę. No, wielki szacunek dla wszystkich fundacji, dla ludzi, którzy się tym zajmują, którzy codziennie mają ten kłopot, że już nie mają miejsca na przykład, żeby jakiegoś psa czy kota uratować. To jest ogromna sprawa. I ja właśnie, mając stały kontakt z tą fundacją, fotografuję tam zwierzęta. Mam dwie koleżanki, też wolontariuszki, które mi zamieszczają w różnych miejscach ogłoszenia o psiakach. Ja sama mam kącik adopcyjny w miesięczniku Cztery Łapy, gdzie zamieszczam co miesiąc trzy adopciaki właśnie tutaj w tym miejscu. I też mam dwa kąciki adopcyjne w gazetach lokalnych, super. Bo taką miłą współpracę nawiązałam z redakcją Mieszkańca i takiej gazety Nasza Gazeta, czyli to różne obszary są Warszawy i okolic. I zamieszczamy też ogłoszenia na różnych grupach, także robimy wszystko, żeby szukać domów, więc ja, ponieważ ogłoszenie jest z moim numerem telefonu, przeprowadzam rozmowę przedadopcyjną i jeżeli się dogadamy co do tego, że obie strony są nadal zainteresowane adopcją, przeprowadzam wizytę przedadopcyjną, jeszcze przed obejrzeniem psiaka, żeby z kimś porozmawiać, żeby dać mu wsparcie, żeby też zapytać o wszystko, co potencjalnie, o wszystko oczywiście nie zapytam, ale porozmawiać o potencjalnych sytuacjach kryzysowych i też jestem potem z tymi ludźmi po adopcjach w kontakcie telefonicznym, jeżeli jest taka potrzeba. My się staramy już bezpośrednio z fundacji adoptować do domów docelowych pieski, bo w fundacji są bardzo dobre warunki. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę na taki też aspekt pewnych kosztów emocjonalnych, które się wiążą z taką działalnością, prawda, bo często zderzamy się z dużym niezrozumieniem ludzi, którzy dzwonią i no, ewidentnie mogą się nie nadawać do tego, żeby mieć psa, jeżeli ktoś opowiada na przykład, że poprzednia suczka latała po ulicy i zabił ją samochód, tak, no to wiadomo, że taka sytuacja nie rokuje do adopcji. Później ktoś tego nie rozumie, bo każdy, kto dzwoni, uważa, że jest najlepszym na świecie oczywiście opiekunem dla psa. A z drugiej strony no jakoś też jestem związana z tymi zwierzętami, które staram się wyadoptować. Też to przeżywam, że one idą na tą nową drogę życia i mega im kibicuję, żeby miały po prostu do końca życia najlepszy dom na świecie. Dobrze, wróćmy jeszcze troszeczkę do tutaj do meritum sprawy, czyli do gazetki Cztery Łapy. Mówię gazetki tak zdrobniale tylko i wyłącznie ze względu na wolumen, bo to jest no, tam kilkanaście stron. Więc dlatego. Natomiast gazetka bardzo, bardzo cenna. W mojej ocenie jak na gazetki, no, troszeczkę można powiedzieć, że jest to gazetka w pewnym stopniu reklamowa, no bo jakby to jest główne źródło utrzymania się pisma, ale jak na tego typu pismo, w mojej ocenie jest ono dość merytoryczne, bo po pierwsze raczej część tego typu pisemek zawiera głównie reklamy i tych treści merytorycznych jest tam tyle, co kot napłakał. Natomiast w tym piśmie, w tym pisemku jest tych artykułów zawsze kilka, bo tak, mamy zawsze, o ile dobrze pamiętam, dział, jakby artykuł, taki wywiad z jakąś znaną, ciekawą, interesującą osobą, prawda? Czy z jakimiś aktorami, ze znanymi osobami. Ale więc to samo w sobie jest ciekawe, te osoby opowiadamy o jakichś relacjach swoich ze zwierzętami, tak? To jest tak skorelowane. Ale też jest zazwyczaj kilka artykułów takich z weterynaryjnych w zasadzie, czy też no, zahaczających o tematykę weterynaryjną, o
dobrostan, o zdrowie, opiekę nad zwierzętami. I te artykuły to tak naprawdę są wywiady przeprowadzone z różnymi specjalistami, z lekarzami, z weterynarii, z fizjoterapeutami. Nie ukrywam, że miałem okazję też na łamach tutaj coś publikować kiedyś, z jakimiś behawiorystami i tak dalej, i tak dalej. Tych specjalistów jest dużo, także jest tutaj pewna wartość merytoryczna i w dodatku dostępna dla każdego opiekuna, właściciela zwierzęcia bezpłatnie. Także każdy może sobie o różnych nowinkach tutaj poczytać. Ta wartość merytoryczna rzeczywiście jest dla mnie podstawą. I zaczynając od okładki, staram się promować osoby znane, ciekawe, które przygarniają zwierzęta. Rzeczywiście z takiego klucza w tej chwili to idzie, w związku z naszą misją i moją też pasją. A mówimy o tym samym, po prostu o odpowiedniej opiece, o miłości do zwierząt. W tym wydaniu dużo jest i przy okazji merytoryki, i przy okazji właśnie tego wywiadu z VIP-em i promowania programu też adopciaki.pl o adopcji starszego psa czy kota. Po prostu adoptując starsze zwierzę mamy dużo mniej kłopotu, wyzwań, potencjalnych zniszczeń w mieszkaniu, więc warto to wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi o wywiady z lekarzami weterynarii, to staramy się wypełnić tą merytorykę, która jest potrzebna, czyli kiedyś przez kilka lat dosłownie mówiliśmy przez 8 miesięcy w roku o problemie kleszczy, żeby tą świadomość osoby, opiekunowie miały, że trzeba zabezpieczać, że mogą być przenoszone niebezpieczne choroby. Kwestie związane z nerkami u psów, a szczególnie u kotów, które co trzeci kot prawdopodobnie odejdzie z powodu choroby nerek. Tam jest trudna diagnostyka, bo dopiero jak nerki są bardzo niewydolne, to wychodzi to w badaniach. Czyli staramy się, żeby w takich cyklach rocznych ta różnorodna merytoryka znalazła się w tej gazecie i to dzięki wywiadom z lekarzami weterynarii udaje nam się edukować osoby i sprowokować do tego, żeby więcej badać profilaktycznie. Czyli ta profilaktyka ma dotyczyć nie tylko zabezpieczeniu przeciwko endo- i ektopasożytom, nie tylko obowiązkowych szczepień, czy kastracji zwierzęcia nieprzeznaczonego do reprodukcji, co też powinno być oczywiste ze względów zdrowotnych, ale również jeśli chodzi o coroczne badania krwi, morfologiczne i biochemiczne, teraz to już starczycą. Jeśli chodzi o wykonywanie też diagnostyki obrazowej, która jest mega ważna, bo w przypadku niektórych schorzeń, tak jak rak śledziony, nie daje objawów. Ponieważ prowadzę fanpage w placówkach weterynaryjnych, więc bywam tam kilka razy w tygodniu, to widzę, że takie przypadki się zdarzają. I właśnie te wywiady pozwalają nam na to, żeby prowokować ludzi do tego, żeby lepiej jeszcze dbać o swoje zwierzęta, jeśli chodzi o weterynarię, co pozwoli im w konsekwencji dłużej z nimi żyć. Bo coraz mniej ludzi jest takich, którzy przychodzą z, tutaj na pewno w Warszawie czy okolicach, ze zwierzęciem, które nie wiem, ma 13 lat i tylko był szczepiony. Tak. Co na wsi niestety jest normą. Tylko to i tak dobrze, że był szczepiony. Przeciwko świetlizny, to jest to obowiązkowe. Tak. To trzeba to robić też w inny sposób. W tej chwili już ludzie też dbają o zęby, na przykład zęby. Dbanie o zęby to też jest niezwykle ważne, gdyż kamień nazębny powoduje patologie, bo to są patogeny, które rozprzestrzeniają się z krwią po całym organizmie zwierzęcia. Więc mam ogromną satysfakcję, naprawdę, że dzięki tej gazecie, dzięki tym artykułom i tutaj jest moja wielki szacunek do lekarzy weterynarii i wielkie podziękowanie za to, że chcą się tutaj wypowiadać. Mam właśnie satysfakcję, że
dzieje się coraz lepiej, jeśli chodzi o opiekę nad zwierzętami. A właśnie ta formuła tych kilkunastu stron, czego nie zmieniam, pozwala, że ilościowo tej gazety może dostępne być jest takie więcej, tak, bo w tej chwili mamy 22 tysiące nakładu, w tych lepszych czasach to było i 50 i 60 tysięcy i ten cały nakład co do jednej sztuki jest rozprowadzony w taki sposób, że podkreślam, że ta gazeta jest bardzo ekologiczna, bo tutaj nie ma zwrotów jakiegoś niszczenia nakładu, tak jak to wygląda w przypadku czasopism płatnych, tak? Że jest jakiś nakład, co się sprzeda, a tego, co się nie sprzeda, to właściwie nie wiadomo, co z tym zrobić. Nie zostaje co dwa miesiące jedna paczka tej gazety na to, żeby wysłać do bibliotek, żeby pójść na wizytę przedadopcyjną, właśnie też z edukacją, więc w całości ten nakład trafia do ostatecznego odbiorcy, czyli do opiekuna, psa i kota. Rozumiem. W ogóle szapoba, że udało się w dzisiejszych czasach jeszcze utrzymać tą formę papierową, formę druku, bo jednak no, niektóre periodyki gdzieś tam giną w tej formie fizycznej i zostają, ostają się tylko jakby w formie elektronicznej, cyfrowej. Jeszcze także w tym roku będziemy, co w przyszłym. Cieszę się, że na razie się udaje tutaj. Trzymam kciuki i dopinguję tutaj twoje działalności. A powiedz mi jeszcze, czy jesteś w stanie oszacować, jak dużo zrobiłaś wywiadów? Pewnie ciężko, ale myślę, że to jest dosyć duże grono osób. Ja już nawet nie mówię o lekarzach weterynarii czy innych specjalistach, bo ich jest po kilka tych rozmów w każdym numerze, ale powiedzmy z takimi, no, tymi bardziej znanymi osobami, kilkaset. Kilkaset, tysiąc. Bo to kilkaset, bo my teraz wydajemy co dwa miesiące, też ze względu na to, że właśnie no jest czas trudny, pewnie to się nie zmieni dla w ogóle wydawnictw papierowych, przede wszystkim też dlatego, że ogromnie wzrosły koszty papieru właśnie przy druku. Natomiast wcześniej, w poprzednich latach wydawaliśmy co miesiąc, czyli to jest 12 przez 20 lat, razy no w każdym roku 12 przez 20 lat, to rzeczywiście już idzie setki tych wywiadów i no dla mnie jest to fantastyczne, jeśli chodzi o kontakt z ludźmi, jeśli chodzi o poznawanie nowych ludzi. Dużo też poznaję takich właśnie zaangażowanych, którzy mają w sobie chęć pomocy. Tutaj się jakby z tego klucza zaczynamy lubić czy wspierać. Chcę podkreślić, że osoby znane, które mają w sobie dużo empatii, wielokrotnie nam pomagały, przychodząc na jakieś imprezy. Nie wspomniałam o wyborach Kundelka Roku, które nawet tuż przed pandemią już nabierały coraz większą skalę, gdyż były organizowane w czterech miastach w Polsce, czyli Warszawa obowiązkowo, we współpracy ze schroniskiem na Paluchu, czyli z tym moim miejscem, z którego trochę wyszłam, jeśli chodzi o pomoc zwierzętom. Też to ciekawe, bo moje pierwsze miejsce pracy to też było schronisko na Paluchu. No taka ciekawostka. To schronisko też może łączyć. Ja się niezmiernie cieszę, że w schronisku, że no, są czasy, w tej chwili czas, że schronisko na Paluchu stało się miejscem, gdzie są tak doskonałe warunki dla zwierząt, że jest tylu wolontariuszy, że jest tak dużo adopcji, że to jest rodzaj takiego już prestiżu, żeby mieć stamtąd psa. No, warunki europejskie bym powiedział, można. Warunki europejskie i w momencie, kiedy znajduje się psa w mieście, w Warszawie, to naprawdę można z czystym sumieniem go tam zawieźć, bo będzie doskonale zaopiekowany i bardzo szybko ma szansę znaleźć dom. To prawda. To jest ogromne nasze osiągnięcie, naprawdę. I tutaj też, że to schronisko jest dofinansowane, że firmy wspomagają. No i adopcji bardzo. Oby jak najmniej było zwierząt w schroniskach, ale dobrze, jeżeli te schroniska też jednak funkcjonują tak jak powinny funkcjonować na wysokim poziomie. A czy utknął ci w pamięci jakiś taki wywiad, jakaś historia, opowieść o relacji takich ludzko-zwierzęcych z gośćmi, z którymi przeprowadzałaś wywiad?
coś takiego przypominasz sobie? Tak. Bardzo wiele. No tutaj akurat tak się składa, że w ostatnim wydaniu po raz trzeci jest na łamach Agnieszka Suchora, która po prostu wzięła właśnie ze schroniska na Paluchu suczkę, która nie miałaby żadnej szansy na adopcję, ponieważ nie dość, że była duża, no obiektywnie pewnie dla mnie piękna, ale mało charakterystyczna, to jeszcze w wieku 11 lat. Która okazało się, że ma guza, że w ogóle no rzeczywiście wymaga opieki też weterynaryjnej. No miałam okazję tutaj wiele osób poznać. Też chciałam powiedzieć o takiej formule, że na przykład aktor jedzie ze mną do fundacji, tutaj w tym przypadku do fundacji Judyta. I tam robimy materiał, żeby pokazać psiaki, żeby pokazać działalność fundacji. To też jest bardzo cenne, bo może nie mieć jakichś względów, możliwości na to, żeby mieć zwierzę, ale tak się zdarza. No czarny pies, czy tutaj jest akurat pies niewidomy, który zna nas dom już w konkretnym wieku. Chcę zwrócić uwagę na fakt, że czarne psy nie mają szansy na adopcję. Właśnie obserwuję, ja mam czarnego psa. Dlatego, że są... Dziwnie są postrzegane przez są postrzegane, no, bo w ogóle ich jest najwięcej, coś bo to jest taki syndrom zwykłego, czarny, podpalany najczęściej kundelka wieloowocowego, czy podwarszawskiego owczarka, czy różne mamy nazwy na te najcudowniejsze na świecie istoty. No i jeżeli ktoś bierze takiego zwyklaka po prostu, za którym się nawet nikt nie obejrzy, to jest właśnie wspaniałe. Chciałabym, żeby więcej było adopcji z takiego klucza, że ktoś po prostu dzwoni, żeby pomóc, że znajdź mi psa, bo kurczę, ja chcę pomóc, może mieć kilka lat, może mieć więcej, nie musi być piękny. To na ten czas prawie roczny to praktycznie dwie osoby miałam takie. A tych telefonów potrafię naprawdę mieć nawet kilkadziesiąt, kilkanaście dziennie. No ostatnio pomagałam przy adopcji, bo ktoś się nie mógł zajmować Yorka, no to dzwonili do mnie nawet ludzie z zagranicy, także... Ciekawe. Jeszcze mamy dużo do zmiany, ale zarazem bardzo dużo ludzi już adoptuje i pomaga i bardzo ich szanuje, bo to, co mi utkwiło ostatnio z takich historii życiowych, to nie mogłyśmy z koleżanką z fundacji o tym wiedzieć, po prostu piesek znaleziony w rowie, kilkuletni, lekko kulejący, trafia do pani, okazuje się, że ma chore serce, oczywiście ma opiekę, ma lekarstwa i diagnostyka obrazowa pokazuje, że ma raka kości. I ten piesek był z tą panią przez 2 miesiące z kawałkiem i on właśnie na ten koniec życia miał najcudowniejszy na świecie dom, miłość, swoje posłanko, swoją podusię, spanie w łóżku. I to są historie, które wzruszają mnie naprawdę najbardziej, bo uważam, że każde zwierzę zasługuje, nawet jeżeli nie na całe godne życie, to przynajmniej na koniec życia, żeby mieć tego swojego człowieka, który obdarza go miłością, troską i zainteresowaniem. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. Dziękuję za poświęcony mi czas. Bardzo dopinguję tutaj Twoim dalszym działaniom. Trzymam kciuki za czasopismo, żeby się utrzymało jak najdłużej. Także jeszcze raz dziękuję. Dziękuję również tutaj właścicielce tego lokalu, czyli przypomnę, to jest Pieszkot. Pieszkot.
sklepo-kawiarnia w warszawskim Ursusie. Zapraszam, bardzo miłe miejsce. Można tutaj przybyć ze swoim pupilem, z psem lub kotem. Poleży na kanapie. I nie tylko my, ale również nasz pupil też tutaj ma regały z różnym asortymentem dla siebie. Także gorąco zapraszam. A Was zapraszam do subskrybowania kanału, do zaznaczenia dzwoneczka i wszystkich tych rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby śledzić na bieżąco moje filmy. A w niedługim czasie pojawi się wiele bardzo ciekawych filmów z różnych dyscyplin tutaj związanych nie tylko z weterynarią, ale ogólnie z naukami przyrodniczymi. Zapraszam do oglądania. Dziękuję bardzo, było mi niezmiernie miło gościć u Ciebie i każda możliwość, żeby powiedzieć o ważnych kwestiach dla zwierzaków, jest po prostu bezcenna. Także też trzymam kciuki za to, żebyś miał jak najwięcej obserwatorów, bo jest to bardzo potrzebne, takie rozmowy właśnie w branży zoologicznej. Cieszę się bardzo, dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Do zobaczenia.